Żaneta, jesteś gotowa? No prawie. No to dalej, bo musimy zająć dobre miejsca. Zania, a gdzie idziecie? No na pasterkę. A mogę iść z wami? Nie, bo tam dzieci nie wpuszczają. Poza tym musisz zostać z Pusią. Przepraszam bardzo, a kto to jest Pusia? Mój chomiczek. O, dostałaś nowego chomiczka? Nie, przecież mam ją od wakacjów. Ale przecież tamten był bardziej szary. Agata! No co? Co się stało z Pusią numer jeden, Żaneta? Pewnie zwiała. Wczoraj. No patrząc na twoją siostrę, to się wcale nie dziwię. Co tam sepcecie? No, że Pusia jest bardzo ładnym chomiczkiem. I mądrym. A umie jakieś sztuczki? Umie, trzymaj. Ała, dziabnęła mnie! Ten chomik nadaje się do behawiorysty. Bardziej Malwinka. Wiesz, że zwierzęta mówią ludzkim głosem we Wigilię? Pusia też? Na pewno. No, Pusia, mów! Może jest nieśmiała. Na ucho ci coś powie. Że jesteś głupia. No to idziesz, Żaneta? No, idę. Zabierzcie mnie, proszę. Ale masz być grzeczna. Nie będzie. Czemu? No bo już wszystkie prezenty dostałam.